całej Polsce zakończyli dziś rok szkolny. W drugim liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Kopernika w Cieszynie miało miejsce uroczyste powiatowe zakończenie roku. W wydarzeniu tym wzięli udział zaproszeni goście, m.in. starosta powiatu cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, wicestarosta Janina Żagan, przewodniczący Rady Powiatu, naczelnik Wydziału Edukacji, zastępca naczelnika Wydziału Edukacji, a także wizytator Śląskiego Kuratorium Oświaty. Nie zabrakło podsumowań, części artystycznej oraz podziękowań. Najlepsi uczniowie zostali docenieni i wyróżnieni. I tak sobie wróciłem do tych lat młodości i pomyślałem, co ja bym chciał usłyszeć, gdybym tu siedział na tej sali, a ktoś by stanął przede mną. I pomyślałem tak. Po pierwsze, patrząc na was, to wiem, że mamy tak wspaniałą młodzież, jesteście tak wspaniałą młodzieżą, że władanie Rzeczpospolitą będzie rewelacyjne i będzie ona w dobrym rękach. Po drugie, gdybym tam siedział na tej sali, to pewnie chciałbym usłyszeć: Szczurek, bądź dobrym starostą, zacznij kończyć. Jak każdy rok, specyficzny, nieprzewidywalny, dużo się działo, zawsze dużo się dzieje. Z młodzieżą zawsze się dużo dzieje, nigdy nie jest nudno. Trochę tych nagród, wyróżnień, książek, dyplomów dzisiaj zostało wręczonych. Macie zdolną młodzież. Jak najbardziej, nie można mieć żadnych wątpliwości. Jesteśmy z nich bardzo dumni. Cieszy nas to, że są wszechstronni. Osiągają sukcesy w przeróżnych dziedzinach. Trudno by nawet wymieniać. Są po prostu otwarci na nowe propozycje, nowe wyzwania. Z tego jesteśmy po prostu dumni. No i też właśnie te osiągnięcia sportowe. O, no... Kopera, powiecie, to raczej wszyscy się boją. Walczymy na wszelkich frontach. Nie ma właściwie dyscypliny, w której byśmy nie próbowali swoich sił. No i myślę, że z sukcesami. A czego uczniom, ale też i nauczycielom życzy dyrektor Kopera Regina Rakowska? Spokoju, odpoczynku i tego czasu dla siebie. Czasu, którego zawsze brakuje i uczniom, i nauczycielom, żeby realizowali swoje pasje, swoje zainteresowania. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.